Po raz piąty odbył się bieg szlakiem Dzika. To impreza w ramach międzynarodowego Dzikiego Weekendu. Na dystansie 10 km startowało 100 zawodników. 3, 2, 1, start! Do udziału w imprezie zgłosiło się ponad 500 zawodników. W biegu głównym wzięło udział 100 osób. Mieli do pokonania 10 km. Pętle mamy dwie 5-kilometrowe. Jest wymagająca trasa, bo to jest niesamowity cross. No, mamy na trasie też gości specjalnych z zagranicy, jest Kenijczyk, Anglik, Hiszpan. Do tego mamy generał biegnie wśród zawodników. No i mistrzostwa Polski strażaków w biegu przełajowym na 10 km. W 10-kilometrowym biegu zwyciężył Kenijczyk Nduwa Boniface. Na drugim miejscu znalazł się Policzanin Bartosz Nowicki. Poziom biegu szlakiem Dzika wzrasta, bo z roku na rok coraz lepiej przyjeżdżają Kenijczycy. Drugie miejsce, jestem bardzo zadowolony, świeżo po zgrupowaniu w Ostrej Górze. Także jeszcze na zmęczonych nogach. Pobiegłem szybciej niż rok temu. Jestem naprawdę bardzo zadowolony i bardzo pozytywnie. Ostatnią konkurencją był bieg Nordic Walking. Policzanin Stanisław Wolski trenuje tę dyscyplinę od kilku lat. W zawodach tego rodzaju brał udział trzeci raz. Udział w Dzikim Weekendzie biorę po raz pierwszy. Trasa była no dość ciężka, bo trzeba było przez błoto przeskoczyć oraz wchodzić po górki z górek, zbiegać. Ogólnie nie było łatwo, ale dało się radę. Atrakcją zawodów były różnorodne stoiska, na których dzieci mogły w interesujący sposób spędzić czas. Zwierzątka z baloników, malowanie twarzy i prace plastyczne cieszyły się zainteresowaniem. Coraz więcej biegów jest organizowanych również dla naszych milusińskich. Tym samym stąd właśnie ten pomysł. Ja biegam, żona tak samo, jesteśmy rodzicami i postanowiliśmy właśnie zająć się tego typu działalnością. Współorganizatorem Dzikiego Weekendu było Nadleśnictwo Trzebież, które przygotowało stoisko edukacyjno-promocyjne skierowane do dzieci. Mogą się z nami pobawić, dowiedzieć się, co leśnicy w lesie robią, na czym polega praca leśnika. Promujemy też wszystko, co jest związane z drewnem, z surowcem, surowcami odnawialnymi, czyli przede wszystkim w naszym przypadku z drewnem. Wojciech Bobrowski jest organizatorem biegu od 2014 roku. Nagrodami każdego roku są medale, które łączą się ze sobą, tworząc historię Puszczy Wkrzańskiej.